Dobrze, przyjaciele, w takim razie zaczniemy kolejną rzecz i dzisiaj zrobimy jedną sesję AIU, a na następnych warsztatach skończymy. Co powiedziałeś do mnie? Jutro. Nie. Jutro nie. Powiem później. Powiemy teraz o tożsamości w Chrystusie i tym też zamkniemy te warsztaty wiary naszej. Dzieje apostolskie 17:28 mówią tak, albowiem w Nim, czyli w Bogu, żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. W Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Wszystko, czym jesteśmy, jest związane z Bogiem. Musimy z Bogiem się zidentyfikować. Odrodzenie duchowe powoduje, że można się zidentyfikować z Bogiem. Człowiek nieodrodzony duchowo nie może się zidentyfikować z Bogiem. Chociaż zamysłem Bożym była identyfikacja ludzkości, zresztą tak jest, to człowiek nieodrodzony z Bożego Ducha nie jest w stanie tego zrobić. Drugi Koryntian 5:18 mówi tak. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruszył nam służbę pojednania. Cała nasza tożsamość jest z Boga. W Chrystusie my zostaliśmy w ogóle wyjęci z dna i przeniesieni do nieba. I teraz, dlaczego ja mówię tak fundamentalne rzeczy dzisiaj? Bo jeżeli to nie zdefiniuje naszego myślenia, to nasza wiara, ona nie będzie miała nadal szans powodzenia. Ty już masz to zwycięstwo. Ty już je posiadasz. Teraz jest wielka różnica w teoretycznym zrozumieniu tego, że ty posiadasz to zwycięstwo, a w praktykowaniu tego. Powiedzieć ci coś? Człowiek, który wie to, to wie, różni się od człowieka, który tego doświadcza tym, że. Człowiek, który tego doświadcza, jak pójdzie na przykład po pracę gdzieś, żeby pracę dostać, to on tam pójdzie w mentalności, że jest Bogiem. Że właśnie przyszedł zrobić łaskę komuś, żeby go ktoś zatrudnił. Człowiek, który tak nie ma, okej? Czyli człowiek, u którego pozostaje to w sferze teorii, tak? Po prostu będzie miał pobożne życzenie, żeby ktoś go przyjął. To bardzo proste. To jest wielka różnica, prawda? Nie potrzebujesz wymadlać swojej tożsamości, czyli pozycji, tylko musisz przyjąć objawienie w tej sprawie teraz. Teraz. Ty musisz przyjąć objawienie. Objawienie przyjmuje się za pomocą prostego aktu wiary. Jestem Bogiem. To nie jest teoria. Znaczy, jeżeli będzie to w sferze teorii dla ciebie, to nic to nie zmieni dalej. To dla mnie to nie jest teoria. Jestem tym, kim Bóg mówi, że jestem. Mogę mieć to, co Bóg mówi, że mogę. Mam prawo czynić każdą rzecz, o której Bóg powiedział, że mogę ją uczynić. To jest moja tożsamość. Ja się nie pytam Boga, czy coś mogę zrobić.
Ja nie mam takiej mentalności. Ja tak nie mam. I normalnie chrześcijanin nie powinien mieć w ten sposób, że on pozostaje w teoretycznej informacji tylko, kim jest. Natomiast prawda jest taka, że większość ludzi porusza się w systemie emocjonalnym. Są tym, czym ich emocje im pokazują. Są tym, czym ich toki myślowe im pokazują. Tacy są ludzie. I takich jest większość ludzi w Kościele również. W szeroko pojętym Kościele. Rzadko spotyka się ludzi, którzy realnie zaczęli praktykować metodę bycia Bogiem. Dla niektórych jest to wręcz dramat myślowy. Kiedy mieliby takie coś złożyć do kupy, wstać rano i powiedzieć, że są Bogiem. To jest dla nich w najlepszym wypadku New Age. W najlepszym. Nieważne skąd jesteś i jaki byłeś. Ważne, kim jesteś w Chrystusie. Nieważne, kim jesteś, skąd pochodzisz i kim byłeś. To nie jest istotne w ogóle. Całe twoje, ja tylko nie mówię o przeżyciach twoich. Bo ja nie mówię o twoich przeżyciach, o doświadczeniach, o twoich, jakby to nie o tym mówię. Ja mówię, nieważne jest w ogóle cały potencjał, który w jakikolwiek sposób posiadłeś. Rozumiesz? Ważne jest to, kim jesteś w Chrystusie. Ten potencjał może być wykorzystany. To nie chodzi o to, bo znamy zasadę, że wszystko, co do tej pory osiągnęliśmy na poziomie doświadczeń też i nauki, wielu innych rzeczy, talentów i tak dalej, to przeprowadzone przez tak zwany krzyż daje nam dzisiaj jakby efekt dodatkowy. Natomiast to wszystko, to jest to, co w jednym sposobie Michał ostatnio powiedział, że mówi, wszystko uznałem za śmiecie. Co to znaczy wszystko uznałem za śmiecie? Kojarzycie to zjawisko, wszystko uznałem za śmiecie? Znaczy cały swój potencjał uznałem za śmiecie. Co to znaczy? To znaczy, że mój potencjał może być dopiero użyty wtedy, kiedy najpierw go uznam za śmiecie. On będzie użyty później, to nie ma problemu. To nie chodzi o to, to chodzi o to, że ja przestaję się z nim liczyć. Nie? Przemek jest muzykiem, nawraca się, jest muzykiem, to najpierw co musi uznać, to całą swoją umiejętność za śmiecie. Na dzień dobry. Przychodzi do Boga i mówi, uznaję całe moje uwarunkowania związane z muzyką za śmiecie. Amen. Jestem w Chrystusie teraz. Ktoś powie, a co umiesz? Nic. Nic nie umiem i nic nie wiem. Jestem w Chrystusie. To jest początek ruchu. Dopiero z tego miejsca są dalej uwalniane różne przestrzenie nadprzyrodzone, a również wzięcie całego potencjału, który mieliśmy do tej pory i wprowadzenie go w życie. Najpierw jest wypustaczenie całkowite. Najpierw jest całkowity reset. Reset! Moja tożsamość to jest tożsamość w Chrystusie. Nikt i nic temu nie może zaprzeczyć. Najdrobniejszy fragment mnie, ani środowiska zewnętrznego. Kiedy się narodziłeś na nowo, to co było przedtem, przestało istnieć i liczyć się. Gdy narodziłeś się na nowo, to co było przed narodzeniem na nowo, przestało istnieć. Ty musisz taką rzecz zobaczyć. Ono istnieje jedynie w twoim doświadczeniu, w twojej wyobraźni. Rozumiesz, o co chodzi? Jakby w tym wymiarze ono istnieje. Natomiast w wymiarze duchowym tego nie ma. Nie ma. Rozumiecie? Nie ma czegoś takiego. To jest trudne dla ludzi. Ludzie w ogóle... Ja chcę, żebyśmy zrozumieli, to jest mega fundamentalna rzecz, którą ja dzisiaj do was mówię. Te sformułowania stare przeminęło, to wszystko stało się nowym. Przez większość chrześcijan jest bardzo spłycona. To jest stare przeminęło, to mówię o stare grzechy przeminęły, stare uwarunkowania, jakieś takie nasze ciągoty, inne rzeczy. Nie, nie. Wszystko, co stare przeminęło, twoje dobre i złe cechy, twoje pozytywy i negatywy. Rozumiesz, o co chodzi?
twoje poglądy. Miałeś jakiś pogląd kiedyś, jakiś pogląd, nie wiem na temat życia płciowego mrówek. Miałeś jakiś pogląd na przykład przed narodzeniem z Bożego Ducha. Dzisiaj twój pogląd nie ma żadnego znaczenia. Żadnego. Twój pogląd jest śmieciem. Wszystko uznałem za śmiecie. Wszystko. Mój pogląd na temat tych mrówek uznaję za śmiecie. Ja teraz przychodzę do Boga i mówię, Boże, miałem taki pogląd, czy ten pogląd się nadaje do nowego użytkowania, czy się nie nadaje. Jeśli Duch Święty mówi, tak nadaje się, to w tym momencie przeprowadzamy pogląd przez krzyż i pogląd zostaje wprowadzony w życie. Jeżeli okazuje się, że jest do niczego nieprzydatny, do śmieci. Jak ktoś się ciebie zapyta, co wiesz na temat życia płciowego u mrówek, to ty powiesz, nic nie wiem, chociaż możesz mieć z tego magistra. Nic nie wiem. Nic. Nic. I to jest punkt wyjścia do nowego życia. Punkt wyjścia. I to cholernie się ludziom nie podoba, bo ludzie mówią tak, umarłem wraz z Chrystusem, a podprogowo rozumiesz, rozumieją to w ten sposób, że jego złe cechy zniknęły. Ale to nie są złe cechy. To ty, stary. Rozumiesz? Nie ma cię. Dlatego możesz o sobie powiedzieć, że jestem Bogiem. Ja nie jestem lepszy. Jestem Bogiem. A nie lepszy jestem. To mnie obchodzi bycie lepszym. Ty. Jakbym chciał być lepszy, to bym się ulepszył. Jest masa różnych fajnych rzeczy, humanitarnych działań, bycia lepszym. Człowieku, do czego się bym zapisał i bym był lepszy. Rozumiesz? Bym pojechał do Afryki kopać studnie. Rozumiesz? Nowe narodzenie to nie jest bycie lepszym. To nie jest bycie lepszym. To jest w ogóle reset życia. Reset. Wiesz, co jest reset? Reset to się w ogóle wywala cały program. Się programuje od nowa. Te rzeczy, które były, one mogą być wykorzystane. Dlaczego nie? A wcale nie muszą. Mogą, ale nie muszą. Jeśli są przydatne, to będą. Jeżeli nie są przydatne, to won. I to jest w ogóle wiele też innych rzeczy. To są twoje przekonania, twoje przeżycia, twoje różne takie kultury przeżyciowe, bo ja tak przeżywam. Ale to co z tego, że tak przeżywasz? Bo ja jestem taki wrażliwy, bo ja jestem taki, ale mnie to nie obchodzi. Jesteś wrażliwy, a ty jesteś niewrażliwy. To jest wszystko wyrównane do jednego poziomu, rozumiecie? Człowiek się rodzi na nowo, to jest wyrównany do jednego poziomu. Do jednego poziomu jest wyrównany. I z tego poziomu dopiero powstaje, tak, twór. To jest dopiero twór. Nowy człowiek. Każdy inny. Co ciekawe jeszcze przy tym wszystkim. Ale już nowy. 2 Koryntian 5:21. 2 Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To twoja pozycja. Jezus to nabył. To Jezus nabył. To jest miejsce królewskie i miejsce odpowiedzialności totalnej. Za nową przestrzeń życia. Jestem odpowiedzialny za nowego człowieka. Posłuchajcie, ja wam pokażę praktyczne rzeczy teraz tego. Mojego uwierzenia w to, że jestem nowym człowiekiem. Bardzo takie przykłady proste. Może niektórzy z was nie słyszeli, nie wiem. Ja wychodząc miałem $500,000 długów. Wychodząc z więzienia. Teraz tak. Ja mówię, już wychodząc po moim drugim, po tym, co drugi raz siedziałem. Znaczy ja się nawróciłem w 2001, potem jeszcze raz siedziałem za stare sprawy i mówię po tym właśnie tym wyjściu drugim, czyli te, nie wiem, 8 lat temu, czy ileś, już nie pamiętam. Wychodzę z więzienia, mam około $500,000 długów. Teraz tak. Ja wychodzę z mentalnością, że jestem Bogiem. Ja mam taką mentalność. Mówię, okej. Okay. Przyjeżdża komornik do mnie do domu. Ja przyjąłem się do pracy. Przyjeżdża komornik, usiadł
pomocnicą swoją i mówi do mnie tak, tutaj to pan ma tyle, jakiś tam dług, o jakiś tam, już nie pamiętam, tak jest, nie wiem ile tego długu tam, 100 tysięcy, tamtego akurat. No i mówi do mnie tak, no to tutaj, jak to pan zamierza zrobić? Ja mówię, no w ogóle nie zamierzam zrobić tego, wie pan. Jak to pan nie zamierza zrobić tego? Ja mówię, nie. Nic ode mnie pan nie dostanie. Nigdy. On wstał, mówi, jak to nigdy? Ja mówię, nie, nigdy pani... Ale przecież pan wie, że to było przestępstwo. Ja to w ogóle było, to w ogóle to było przestępstwo jeszcze, bo to nie to, że ja, to pieniądze były wyłudzone. Bo to nie tylko był dług, ale też to było zrobione na podstawie przestępstwa. Ja mówię, pan posłucha, pan stąd pójdzie dzisiaj i pan nigdy tu więcej nie przyjdzie do mnie. Nigdy. Jak jeszcze raz pan tu się pojawiłby, to ja się zwolnię z pracy, wie pan, i nigdy się nie zatrudnię. Mówię, czy pan mnie rozumie w ogóle? Nie posiadam niczego. W tym domu wszystko nie należy do mnie, bo to nie jest mój dom. Jak pan może? Ja mówię, mogę. Nigdy do mnie więcej nie przyjechał. Posłuchajcie. Ja poszedłem, nigdy nie zrezygnowałem z pracy. Nigdy żaden komornik nie siadł mi na konto na 5 zł. Nigdy. Rozumiecie? Nigdy. Dzwonili do mnie, tak? Krzyczeli. Ja mówię, czy wie pan, co panu grozi? Ja mówię, nic mi nie grozi. Żeby tak mówić, trzeba myśleć o sobie jako Bogu. Chcę wam coś pokazać, taką prozaiczną rzecz. Ja naprawdę tak o sobie myślę. Jak ja bym tak nie myślał, to ja bym poległ. Ja nie mam mentalności człowieczej. Ja w ogóle wiem, że jeśli ja coś mówię, to się musi wydarzyć mi. Rozumiesz? Ja nie wiem, jak to się wydarzy. Ja nie wiem, co będzie związane z tym wydarzeniem. Ja nie znam tych rzeczy, ponieważ jestem w tej powłoce cielesnej, w której jestem. I w związku z tym jestem oddalony bezpośrednio od obecności Boga. Ale ja naprawdę uważam się za zjednoczonego z Bogiem w Chrystusie Jezusie. To nie jest moja doktryna. To nie doktryna moja. On mnie... Kiedyś ktoś mnie pytał, jaką ty szkołę skończyłeś. Mówię, żadnej szkoły nie skończyłem. Kto cię uczył mówić? Mówię, nikt mnie nie uczył mówić. Ja się w ogóle nauczyłem. Ja od 2001 roku nie wypowiedziałem wulgarnego słowa. No. Rozumiesz? W ogóle, no jakby... Ja naprawdę uwierzyłem, że jestem Bogiem. Ja mam takie mniemanie o sobie. Jak o bóstwie. I teraz, bo to jest coś dla nas wszystkich. Żeby wierzyć, trzeba rozumieć swoją tożsamość. Dlatego pracujemy nad zaburzeniami ludzkimi, bo to zaburzenia powodują, że ludzie nie widzą swojej tożsamości. Oni się patrzą jak sroka w gnat człowieku, bo dla nich ich życie to ich uczucia. Uczucia są w ogóle, to oni są. Oni to są ich uczucia, bo oni tak czują. Oni to są ich toki myślowe. I oni, a przy tym wszystkim mówią tak, jestem jedno z Bogiem. Czują się odrzuceni, czują się zaniedbani, czują się poniżeni, obrażają się i mówią, ja jestem jedno z Bogiem. Nic nie robią z tym tematem, ja jestem jedno z Bogiem. Ja mówię, człowieku, zobacz, co to jest w ogóle. Ty nie widzisz w ogóle, że ty jesteś jedno z Bogiem. Co ty o sobie, jak ty siebie widzisz? Bo ja naprawdę siebie widzę jako Boga. W ogóle widzieliście siebie jako Boga? Rozumiesz? Musisz siebie widzieć jako Boga. Rozumiesz? Ja nie wiem, w jakiej ty pozycji na przykład przed Bogiem jesteś. Ja nie wiem. Ja wiem, w jakiej ja jestem. Ja jestem z Bogiem, przed Bogiem w pozycji, w
współwładzy. Nie wiem, czy ty rozumiesz, o czym ja mówię. Współwładzy. Myśmy, tak? Współpracownikami Boga. Ja jestem w swojej mentalności w miejscu współwładzy. Ja naprawdę uważam, że mi się wszystko uda w życiu. Nie dlatego, że ja jestem błogosławiony. To nie w tą stronę. Ja po prostu uważam, że ja siedzę z Chrystusem na tronie. Rozumiesz? Ja nie uważam, że ja coś muszę wyrwać diabłu. Ja uważam, że wszystko do mnie należy. Wasze jest, mówi Paweł, wasze to jest. Niebo, ziemia, my, wasze. Krew Jezusa pochłonęła twoją przeszłość i twoją naturę. Nie ma tych rzeczy. Teraz musisz zacząć myśleć w kategoriach Jezusa Chrystusa tak, jak On. Duchowo, ponad tym, co myśli człowiek. Jedyna prawidłowa mentalność to jest myślenie duchowe. Inne myślenie jest myśleniem błędnym. Błędnym. Analiza jest dobra. Ja jestem pierwszy za analizą. Ja jestem analitykiem. Ja kocham analizę. Analiza jest bardzo dobra. Tylko to są wszystko rzeczy poboczne. Osprzęt jakby. To osprzęt jest. Rozumiecie? Osprzęt. To nie jest punkt wyjścia. Ja myślę na poziomie duchowym. Na poziomie duchowym. A na poziomie duchowym myśli się w taki sposób. Ktoś umiera, ktoś mówi, o, umarł. A ty mówisz, a to nie jest tak do końca. Duchowa sfera pochłania naturalną sferę. Gdy zaczynamy identyfikować się z tym, kim jesteśmy w Chrystusie, to zaczynamy eliminować ze swojego życia wszelkie zabrudzenia, które pozostawiła stara natura. Wszelkie. Wszelkie. Musisz przestać traktować na równi to, co mówi o tobie Bóg, z tym, co stanowi twoje doświadczenie życiowe. Musisz przestać. Każdy z nas ma doświadczenia jakieś, ludzie. Każdy. Tylko Bóg, On mówi o nas prawdę. A nasze doświadczenia, mimo że zaistniały w naszym życiu lub istnieją, niekoniecznie prawdą są. Powiem ci taką rzecz. Choruje ktoś na przykład. Odczuwa ból, odczuwa dyskomfort, wszystko to odczuwa. Takie ma doświadczenie choroby, tak? A Bóg mówi tak, jesteś zdrowy. Pytanie, kto ma rację? Bóg, który mówi, jesteś zdrowy, czy ty, który masz doświadczenie choroby w ciele? Właśnie teraz, w tym momencie. Ktoś mówi prawdę. Albo tą prawdę mówi Bóg, albo tą prawdę mówisz ty. Ktoś tutaj jest prawdziwy, a ktoś jest fałszywy. Ktoś powie, ale przecież ja przeżywam to. Mam gorączkę, boli mnie. Aha, i dlatego, że ty przeżywasz to, to ty uważasz, że ty przeżywasz coś prawdziwego, tak? To, że coś przeżywasz, to nie oznacza, że to jest prawda. Można przeżywać kłamstwo. Kłamstwo jest organiczne. Przychodzi homoseksualista i on powie, ale ja tak czuję się jak homoseksualista. No, ja mówię, no i co z tego? Co z tego, że ty się czujesz jak homoseksualista? Ja się urodziłem homoseksualistą. Mówię, nikt się nie rodzi homoseksualistą. Bóg w ogóle... A wiecie, że w ogóle ktoś jest homoseksualistą?
A Bóg nie widzi kogoś, kto jest homoseksualistą. Wiecie o tym? Homoseksualizm to jest coś, co jest kłamstwem. Człowiek, który ma odczucia homoseksualisty na poziomie ciała i fizyczności, jest okłamany. On przeżywa kłamstwo. Nie ma czegoś takiego, rozumiecie, jak mężczyzna, który jest zniewolony ciałem kobiety albo kobieta zniewolona ciałem mężczyzny. Takiego czegoś nie ma. To jest kłamstwo. Człowiek przeżywa kłamstwo. To jest normalny człowiek. Zwykły człowiek taki. O, człowiek to jest. Po prostu. Nie ma czegoś takiego, rozumiecie, jak choroba, nędza, bieda, zniszczenie. To jest wszystko to, co ludzkość przyjęła jako pewnik. Ona to przyjęła jako pewnik. Tylko Bóg nie określa tego jako pewnik. Wiesz, co Bóg mówi? Ja nie wiem, o co ci chodzi z twoim odrzuceniem. Czemu mówisz, że czujesz się odrzucony? Przecież Chrystus został odrzucony, abyś został zaakceptowany w rodzinie Bożej. Czemu? Ale ja się tak czuję, taki jestem odrzucony, tak się czuję odrzucony. I człowiek myśli, że to, co przeżywa, to on prawdę przeżywa. On kłamstwo przeżywa. Kłamstwo przeżywa. Jakieś kłamstwo. Jakieś kłamstwo. Jak żarłem LSD i patrzyłem w lustro, to widziałem fraklesa. Ktoś oglądał z was fraklesy? Tak? Jak ktoś nie oglądał, to obejrzyjcie, jak wygląda frakles. Człowieku, walisz pigułę, patrzysz w lustro, rozumiesz, i masz uszy, sierść i grzywkę. Dotykasz palcem i palec też masz w sierści. Więc co robisz? Śpiewasz jak frakles. I poprawiasz drugim kwasem. Moje pytanie, co to było? Iluzja. Iluzja. Rozumiecie? Nie mam grzywki. To jest prawda o mnie. Prawdą o tobie jest Chrystus. Bóg widzi cię jako Chrystusa, rozumie cię jako Chrystusa, traktuje cię jako Chrystusa. Bóg widzi cię jako Chrystusa, rozumie jako Chrystusa i traktuje jako Chrystusa. Rozumiesz, co to znaczy? On nie widzi cię jako Heńka, Zdziśka, Kasie, Basie. On nie widzi takich rzeczy. On w Chrystusie świat ze sobą pojednał, ludziom się pochrzaniło. Ludzie chodzą, rozmawiają z własną głową i myślają, że to o Boga chodzi tutaj. On w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Rozumiesz? Trzeba w ogóle uwierzyć, że jest się Chrystusem. Musisz uwierzyć. Rozumiesz? Musisz uwierzyć. Musisz widzieć siebie tak, jak Bóg cię zrodził w duchu, a nie tak, jak się postrzegasz w naturalny sposób. Bóg cię zrodził w duchu. Jesteś w ogóle inna konstrukcja. Każdego dnia jesteśmy oszukiwani przez nasze lustra, rozumiesz? Każdego dnia jesteśmy oszukiwani przez nasze wspomnienia. Każdego dnia jesteśmy oszukiwani przez to, jak traktują nas inni ludzie. On mówi, czyż nie wiecie, że bogami jesteście, jednak jak ludzie pomrzecie. Co to jest? To jest informacja prorocza. Czyż nie wiecie, że bogami jesteście, lecz jak ludzie pomrzecie? Dlaczego? Czy też z jakiej przyczyny? Dlatego, że jesteście skoncentrowani na tym, jak traktuje was środowisko, jak was postrzega wasza własna dusza, jak was postrzegają inni ludzie, co wam mówi diabeł każdego dnia. Zapominacie o tym, że jesteście w Chrystusie, że bogami jesteście,
że stare przeminęło, że wszystko stało się nowym. Zapominacie, zapominacie, zapominacie. Dlaczego zapominacie? Przecież bogami jesteście. Ale co robicie? Umieracie jak ludzie. Rozumiesz? Jak ludzie. Wystarczy, że człowiek w sobie zapomni, że jest Bogiem. Albo nie podniesie tego do rangi rzeczy ważnej. I mamy zwykłego człowieka. I powstał cały religijny ruch mówiący, jesteśmy zwykłymi grzesznikami. Jesteśmy tacy sami jak ten świat. Tylko z łaski Pan nas odnalazł. Bądźmy wdzięczni Panu i idźmy do tego zgubionego świata, gdyż są oni jak my. Nie, to jest wielka różnica wszystko. Wielka różnica. Jesteśmy jak Bóg, a nie jak ten świat. Każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek jest jak Bóg, a nie jak ten świat. Ten świat to jest coś, do czego nie należymy, a on nie należy do nas. Nie mamy z nim nic wspólnego. Ja nie mam nic wspólnego ze starym Arturem. Nic. Nic nie mam wspólnego. Nic. Rozumiecie? Nic. Nic. Ani z moimi pozytywnymi cechami, ani z moimi negatywnymi cechami. Ja jestem w ogóle inny. W ogóle inny jestem. Ja jestem inny od strony każdej strony. Spytajcie mojej żony. Ja jestem w ogóle inny człowiek. Inny. To nie jest, że naprawiony. Naprawiony. Inny. Inny. Inny człowiek. Ja inne rzeczy robię, inne rzeczy lubię. Inne w ogóle. Rzymian 5:17. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Co będą robić? Królować będą. Gdzie? W życiu. To o królowaniu mowa. To o byciu królem mowa. To nie jest mowa o byciu kimś innym niż królem. Czy w ogóle wiesz o tym, że każda modlitwa, którą zanosisz do Boga, która jest poniżej poziomu króla, to ona w ogóle nie dochodzi do Ojca? To są głupoty. Modlenie się z perspektywy idioty, zaburzonego człowieka, to wszystko utyka gdzieś na poziomie trzeciego nieba. Rozumiesz? To utyka, utyka. Albo się modli król, albo nic tam w niebie nie słychać. Albo się modli król, albo nic tam nie słychać. Tu nie chodzi o to, co przeżywasz emocjonalnie, bo przeżywać możesz różne rzeczy. Ty możesz przeżywać tragedię. Ale mentalność króla jest mentalnością króla. Królowie też płaczą, królowie też cierpią. To nie chodzi o to. Tu chodzi o tożsamość, o zrozumienie, kto ja jestem. Ja nie przychodzę do mojego Boga i nie myślę, może coś się wydarzy. Może się uda. Może dam radę. Nie. Ja przychodzę z perspektywy współpracownika. Oto jestem. Ojcze, ja syn Twój. Ja Twój syn. Pracuję teraz, Ojcze, nad duszą moją, pomóż mi Duchu Święty. Proszę bardzo, jak najbardziej. Ale ja, wiesz, ja na przykład przynoszę duszę swoją Bogu nie jako ja. Dusza moja to jest materiał, tak jakbym przyniósł przed Ciebie coś w kuble. Przyniosłem jakiś kubeł, o kubeł duszy mojej przyniosłem, Panie. Tutaj jest robota do zrobienia, tak? Kto przyniósł? Król przyniósł. Rozumiesz, o co chodzi? Syn przyniósł. A nie przychodzę rozmemłany. Rozumiesz, o co chodzi? Tak i całkowicie. I teraz, nie, teraz ja z tej perspektywy się modlę. Może się wydarzy, może poproszę, może coś zrobię. Nie. On powołał do królowania. Albo królujesz, rozumiesz, albo wegetujesz. I po robocie. Tutaj nie ma gdzieś jakiegoś pośrodku czegoś. No. Dlaczego mówię, że
tożsamość, świadomość tożsamości jest związana z odpowiedzialnością, dlatego że nie ma nic poniżej, a chrześcijanie chcą ciągle coś poniżej. Coś poniżej. Rozumiesz? Czegoś się musimy trzymać. Czego my się dzisiaj będziemy trzymać? Dzisiaj sakramentów, dzisiaj Biblii, dzisiaj czegoś innego, dzisiaj czegoś się potrzymajmy. Daj ta nam jakąś ramę, nam, inwalidom nieba. Rozumiesz? Czegoś się trzymać musimy. A król to jest król. Rozumiesz? Król to król. Jesteś nowym stworzeniem i te nowe stworzenie to jest król. Król. Rozumiesz? To jest król. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby być księciem. Królem na koniu gdzieś, jakimś rycerzem. Naprawdę, zawsze człowiek, ja zawsze uważałem, że ja jestem jakimś zdobywcą. Zawsze gdzieś jadę w jakiejś zbroi, w jakimś, oglądałem te jeszcze za dziecka, te filmy o rycerzach. Zawsze to ja byłem tym rycerzem, zawsze to tam pędziłem, te smoki w ogóle lałem. Rozumiesz, o co chodzi? Zawsze ja w tym wszystkim byłem. Ja nigdy nie byłem, proszę ciebie, nie wiem, osłem, na którym jechał człowieku, pomocnik tego człowieku, wariata od tych, jak on się nazywał, tych wiatraków. O, Sancho Panza na tym ośle, Rufio się nazywał. Ja nigdy Rufio nie chciałem być. Ja nigdy nie chciałem być Rufio. Nie miałem takich marzeń, proszę ciebie, rozumiesz, żeby być Rufio. Chciałem być Superman, Batman, jeszcze Avengersów nie znałem, proszę ciebie, ale rozumiesz, ale nigdy nie chciałem być jakimś Rufio czy jakimś innym patałachem życiowym, rozumiesz, nigdy w życiu. Dlaczego? Bo człowiek miał wkodowane królowanie. Kodowane królowanie. Zawsze się buduje zamki na piasku. Jeszcze nigdy nie byłem, żeby ktoś zbudował kibel na piasku. No, co budujemy, dzieci, teraz? Budujemy sracz. Tutaj sobie postawimy człowieku w łebie na plaży. Wszędzie zamki. Zamek, 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 zamek. Dlaczego? Dlatego, że to jest w genach ludzi. Chrystus przyszedł, żeby ludziom pokazać, że są królami. Mówi, dawaj, dzieciaku, na tron. I to trzeba zacząć widzieć. A nie cały czas skulony, cały czas na oriencie. Czy mu coś na łeb nie spadnie, człowieku? Chrześcijanin. Chrześcijanin. Jak nie obrażenie do niego przychodzi, to co innego do niego przychodzi. Cały czas. Książę w Nowym Jorku, taki ładny film. Cały czas się facet śmieje. Cały czas, człowieku. Przyjeżdża, zadowolony, $5 dostał, szczęśliwy. Dlaczego? Bo to król, bo on jest szczęśliwy od początku. Od początku, od początku. To nie jest liczy krupa, rozumiesz, to się dorabia czegokolwiek, tylko to jest facet, któremu od rana, proszę ciebie, różami w ogóle drogę od łóżka do wanny jakieś panieny tam w ogóle sypią, rozumiesz, o co chodzi. I facet jest do tego przyzwyczajony, rozumiesz, się mu należy, rozumiesz, jak wiesz, no, jak się należy, no. Król wie, że mu się należy. Człowiek mający tożsamość bóstwa wie, że mu się należy. Łaska równa się należy mi się. Łaska, w której żyjesz, to jest należy mi się, należy mi się, należy mi się. Daj, dawaj! A nie proszę. Diabeł popsuł ludziom w głowie, pomieszał im pokorę z poniżeniem. Pokora z poniżeniem jest pomieszana. Rozumiecie? Pokora to jest świadomość zależności od Boga. Ja jestem zależny od Boga i ty też jesteś zależny od Boga, ale tu chodzi o twoją postawę. Jak idziesz egzekwować to w świecie? Jak ty to egzekwujesz? Rozumiesz? Jak ty to egzekwujesz? Ty masz iść jak po swoje. Drugi Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Regularne utożsamianie się ze starym człowiekiem powoduje, że grzech ma wciąż moc nad tobą. Wiesz, dlaczego grzech ma moc nad tobą? Bo się utożsamiasz ze starym człowiekiem. Dlatego grzech ma nad tobą moc. Pijak mówi, że pije.
Depresyjny mówi, proszę ciebie, że ma doła. To nie dziwne, że ma doła. To nie dziwne, że pije. Rozumiesz? Jesteś nowym człowiekiem. Musisz rozumieć, tak, to, że jesteś nowym człowiekiem. Skupianie się na starym człowieku powoduje, że grzech ma moc. Grzech przychodzi. Grzech przychodzi. Grzech przychodzi. Bo grzech przychodzi do starego. On ciągnie jak do miodu do starego. Jak jest mentalność człowieku, starego człowieka, rozumiesz? Choćby odrobinkę, to do tej odrobinki na pewno przyjdzie diabeł. Na pewno przyjdzie. Na pewno, na 100% przyjdzie diabeł. To nie ulega żadnej wątpliwości. Uchylcie troszkę to, proszę. Jedno i drugie można uchylić. Odrobinę jakieś, chociaż 30 centymetrów niech tu się wietrzy. Ja nie chcę tego włączać, bo żeby... Grzech zawsze woła cię po starym imieniu, odwołując się do twojej starej tożsamości. Zawsze. Grzech cię zawoła po starym imieniu. Powie lękliwy, wstydliwy, zażenowana, zakompleksiona. On tam pójdzie. On zna twoje stare imię. Słaby, rozumiesz? Chorowita. On tak woła. Wszystko ma swoje imię. Wszystko. Gdy utożsamiasz się z Jezusem i patrzysz na siebie jako na nowego człowieka, to nigdy nie odpowiesz na wołanie grzechu, bo on woła nie do ciebie. On do ciebie nie woła, bo ty nie wiesz, o co chodzi. On nie wie w ogóle, o co... On nie wie, o co chodzi, bo to on mówi, biedaku, to nie do mnie, przepraszam. Jestem zarobiony. Ja jestem człowiekiem, który ma tyle, że mu się przewala. Rozumiesz? Ja nie reaguję na takie słowo. Ja nie wpuszczam ani jednej myśli do mojej głowy, ponieważ ja nie jestem tym człowiekiem. Ja jestem nowym człowiekiem. Ja mam nowe imię. Nowe imię. Królu! Jestem, ojcze! Jestem! W czym sprawa? Sędzio! Jestem, tatusiu! Jestem! Rozumiesz, o co chodzi? O, ja na takie rzeczy reaguję. Ja mam nowe imię. Nowe imię. Czytaliście w objawieniu? Dam mu nowe imię i kamyk dam mu biały. Dajecie sobie z tego sprawę. Ten kamyk był informacją, tak, o urzędzie. O odpowiednim wyroku też. To zależało w jakich okolicznościach. W jednych to był o urzędzie, w innym o odpowiednim wyroku na przykład. Bo kilka przynajmniej takich elementów związanych z tym, ale on był związany z czymś, że on oznacza coś, co jest nowe, co ma zupełnie inną wartość. Rzymian 5:19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Jeżeli On to zrobił raz, to to jest rzecz nieodwołalna, nieodwracalna. I powstał zupełnie nowy twór. 2 Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Te wersety są bardzo mocne przez cały czas. One brzmią ze wszystkich stron. Bóg zdjął z ciebie grzech i włożył go na Jezusa. On zdjął porażkę z człowieka i włożył ją na Jezusa. On zdjął problem z człowieka, włożył na Jezusa. Rozumiecie?
Jezus zostaje zabity. Zostaje zabita porażka, zostaje zabity grzech, zostaje zabite wszystko, co jest związane z patologią człowieka. To są fundamentalne rzeczy, tylko rozbieżność między teorią a życiem jest dramatyczna u ludzi. Chrześcijanin nadal sobie pozwoli na to, na przykład, żeby się przestraszyć. Przestraszyć. Chrześcijanin sobie pozwoli na to, żeby się potępić. Chrześcijanin pozwoli sobie na to, żeby przez minutkę czy dwie, tak, ulitować się nad swoim obecnym losem, określając siebie jako część jakiegoś problemu wielkiego. Chrześcijanin sobie pozwoli na to, żeby się zmartwić. Czemu nie? No właśnie, dlaczego? Dlaczego nie uważasz siebie za nowego człowieka? Dlaczego nie masz tej tożsamości wyrobionej? Czemu idziesz za uczuciami wciąż? Czemu żyjesz systemem uczuć? Zrozum, to jest zaburzenie. Masz coś takiego silnego w tych uczuciach, coś takiego bardzo silnego, co cię w ogóle odciąga od twojej tożsamości duchowej. Masz jakieś zaburzenie w tych emocjach. Cały czas cię odciągają. To nie znaczy, że one nie są atakowane. Jako nowe stworzenie też masz atakowane emocje. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że moje atakowane emocje nie odciągają mnie od mojej tożsamości na 15 sekund. Ja w ogóle ich nie biorę pod uwagę. One są takie w ogóle dla mnie takie... No nie wiem, o co chodzi. No dotknęło mnie coś. No nie wiem, tak jakby mnie jakaś bryza mnie powiała. Rozumiesz? Coś przewiało mnie gdzieś jakoś. No ale co z tego, że mnie przewiało? Co to z tego, że powiał po mnie wiatr? Tak? Czy to, że powiał po mnie wiatr, czyni mnie latawcem? Nie. Po prostu wiatr po mnie przewiał. No i co z tego? To w ogóle nie zmienia mnie. Ja dalej jestem te moje 93 kilogramy. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu wietrzyk. Coś w emocjach zagrało. Bo tak jest skonstruowana ta rzeczywistość tutaj, że uderza w emocje. Ale one w ogóle nie wpływają na mnie. Rozumiesz, o co chodzi? Nie czynią mnie nikim innym niż jestem. Przychodzi jakaś sytuacja, która uderza. O, wiesz, zobacz, Artur, taka sytuacja się zdarzyła. Warto by się zmartwić tym. No taka przyszła do mnie informacja. Czy ja się zmartwię? No nie zmartwię się. Dlaczego ja się nie zmartwię? Bo ja wiem, kim ja jestem. Wiem, kim ja jestem. Rozumiecie? Ja jestem królem. Gdy ty się utożsamiasz z tym, że zostałeś absolutnie oczyszczony, absolutnie uwolniony, absolutnie zmieniony, od takiego momentu przestajesz mieć cokolwiek wspólnego z grzechem. Grzech krok po kroku zaczyna słabnąć, nie może podchodzić do twojego życia. On nie może, nie potrafi już. Ja w ogóle nie walczę z grzechem. Walka z grzechem jest w ogóle niechrześcijańska. Są jakieś takie ruchy dziwne, które z grzechem każą walczyć ludziom, ale to nie jest chrześcijaństwo. To są jakieś nie wiem, co to jest. Ja się nie znam na tych religiach wszystkich, ale to nie jest chrześcijaństwo, walka z grzechem. Ja Pismo Święte tyle lat czytam, ja tam nie przeczytałem ani razu, żeby z grzechem walczyć. Ani razu. W ogóle nie znalazłem takiego zapisu. Rozumiesz? Ale są takie religie, które mówią, staraj się, walcz z grzechem. Judaizm może. Ludzie są judaistami. Muzułmanami są niektórzy. Rozumiesz? Buddyści mają luźniej, bo oni mówią, że jest wiele dróg i tam zawsze coś się ukręci na którejś. To oni mają akurat tak nieźle w miarę. Ale tak jak judaizm, muzułmanie, no to trzeba tutaj cisnąć, tak? Trzeba tą walkę. Chrześcijaństwo jest związane z tym, że uznajemy się za inną osobę. Za inną osobę. Rozumiecie, o co chodzi? Za inną osobę. Za inną osobę. W ogóle wiecie o tym, że ja musiałem uwierzyć, że jestem inną osobą, kiedy założyłem po raz pierwszy Facebooka? Musiałem uwierzyć, że jestem inną osobą. Diabeł do mnie mówi, człowieku, założysz Facebooka, przecież tu ci się od razu zwali policja z całej Polski. Przecież twoją twarz widzieli w takich akcjach, w różnych miejscach w Polsce, człowieku, że to się w głowie nie mieści. Rozumiesz?
Ile tu ludzi pokrzywdziłeś, napadłeś, oszukałeś, teraz twoją twarz zobaczą, koniec, kropka, zobaczysz, co to będzie. A Duch Święty mówi, dobra, zakładaj, Celoński, uspokój się, rób. Adres tam wpisz, wszystko, mieszkanie, wszystko. Wszystko, co trzeba, wpisz w informacjach tam. Bez pseudonimów, normalnie, po ludzku, rozumiesz? Bo jesteś nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Rozumiecie? Przeminął bandyta, przeminął jego wizerunek. Przeminęło. Przeminął morderca. Przeminął. A więc bardzo proszę, możecie mnie wszyscy obejrzeć i podziwiać. Rozumiesz, takie musi być myślenie człowieka, który rozumie, że jest nowy. Nowy. Rozumiesz? Nowy. Nowy. Grzech przychodzi do struktury energetycznej, która jest takiego samego rodzaju jak on. Rozumiecie? Do takiego samego rodzaju. Chrześcijaństwo to utożsamianie się z Jezusem, z niczym więcej. Ja słyszę, jak ludzie mówią, my to jesteśmy tacy, my to jesteśmy tacy. Gdzie dostaliśmy informację, że tam już nasz tutaj dwa kościoły, już co oni robią? Likwidują, likwidator został też powołany, żeby tam dane z internetu wyrzucić, że jesteśmy, zlikwidować, że jesteśmy częścią tej federacji. Bo już tam jakieś likwidacje są robione. Bo my tak uważamy. To jest ten ruch, my tak uważamy. To ludzie utożsamiają się z czymś. Rozumiecie? Z jakąś myślą. A chrześcijanin się nie utożsamia z jakąś myślą. On się utożsamia z Jezusem. Chrześcijanie to są ludzie utożsamieni z Jezusem. Rozumiecie? W ogóle wiecie, dlaczego jest taki wielki, tak wiele podziałów wśród chrześcijan? Bo ludzie się nie utożsamiają z Jezusem. Baptyści mówią, my chrzcimy. Jesteśmy w tym dobrzy. Najlepiej chrzcimy ze wszystkich. Nawet się tak nazywamy. Tak? Zieloni Świątkowcy mówią, my mówimy w innych językach. Klaszczemy i podnosimy ręce. Jesteśmy spontaniczni. I tak się też nazywamy. Tacy jesteśmy. Rozumiesz, o co chodzi? Każdy jakoś się tam nazywa. Najlepsze nazwy mają katolicy, co? Jak się nazywamy? Nie wiem. Co my robimy? Katedry palimy. Chodzi o to, że ludzie się utożsamiają, wiesz, z czym? Nie, oni wiedzą, kim ja byłem. Wszyscy wiedzą. Oni wszyscy wiedzą, kim ja byłem. Chodzi o to, że my, wierzący ludzie, odrodzeni z Bożego Ducha, muszą się utożsamiać z kim? Z Jezusem. Z Jezusem. Rozumiesz? To Jezus miał pierwszy pomysł, żeby zburzyć to. To on powiedział. A jeszcze, zobaczcie, podżegał. Dzisiaj to był artykuł za to dali Jezusowi, wiesz. On podżegał do przestępstwa. Mówi, zburzcie świątynię. Podżegał do wandalizmu na tle sakralnym. To jest przestępstwo, człowieku, rozumiesz? Dzisiaj to nie wyjęte, proszę cię, przynajmniej 2 lata w zawieszeniu na początek, bo nigdy nie był karany. To by było, kuratora by mu dali, kuratora. Kogoś od Piłata by mu dali, żeby go pilnował, wiesz. Człowieku. Czy to jest w ogóle... Jesteś nowym stworzeniem. Nowym. Ten świat, on ma wiele różnych funkcji, dobrych, złych, jakieś to nie... Tu się różne rzeczy dzieją i będą działy. Rozumiecie, o co tu chodzi? Różne. Dobre, złe, fajne, niefajne, różne. Tylko ty nie stąd. Ty nie ten tutaj. Rozumiesz, o co chodzi? Ty Avengers. Ty nie stąd. Ty w ogóle z innego wymiaru. W ogóle ty rozumiesz. Ty masz moce. Ty w ogóle inny jesteś. Ty z Chrystusem się utożsamiasz. Dzień po dniu, każdego dnia, rano, wieczorem, po południu. Idziesz do pracy, idziesz do firmy, myślisz o czymś. To wiesz, to jestem Chrystusem.
Ja nie jestem człowiekiem już. To nie tędy droga. Bo się wtedy gubimy. Bo jesteśmy bogami, a jako ludzie umieramy. Rozumiecie? Bo mamy cały czas tendencję do tego, żeby myśleć po ludzku. Cały czas tendencja, żeby po ludzku myśleć. Bóg wziął nas chorych i to położnie, tak obłożnie chorych. Groziła nam amputacja, w ogóle wszystkie możliwe w ogóle problemy. I umieścił nas w środowisku zdrowego Chrystusa. Rozumiecie? W środowisku Chrystusa nas umieścił. Tak jak ci naukowcy, co zrobili eksperyment z poparzonymi rękami u człowieka, który miał poparzenie już tam któregoś stopnia i zrobili eksperyment, rozcięli mu uda i wsadzili mu w ogóle tam pod skórę ręce. Rozumiesz? I w wyniku tego, że te ręce tam były, pod tą skórą, oczywiście facet był nieprzytomny, to zdrowa tkanka, będąca w ciele, w jego własnym ciele, zaczęła leczyć jego poparzelinę. I dzięki temu mu nie amputowali rąk. Rozumiesz? Zdrowa, silna tkanka. To jest największy obszar mięśniowy w ciele człowieka. Największa siła regeneracyjna jest w mięśniach nóg. Zrobili eksperyment. Udało się. Facet ma ręce. Ma blizny, ale ma ręce. Zostałeś tak umieszczony w Chrystusie. To jest absolutna odbudowa. Jesteś nowy. To tak jakbyś wcześniej nie istniał. Rozumiesz mnie? Chcę, żebyś mnie zrozumiał. Jesteś nowy, tak jakbyś wcześniej nie istniał. Ty nie jesteś naprawiony. Naprawiają w AA. Czy w jakichś takich miejscach. To miejsca naprawy. Rozumiesz? To naprawiają. Pił, teraz idzie do AA i nie pije teraz. No i uczą go. Nie będziesz pił teraz. Od rana do wieczora. Przez najbliższe całe życie. Nie jesteś zdrowy, jesteś alkoholikiem, tylko że nie będziesz pił teraz. My cię tego nauczymy. Nie będziesz pił od 12 w nocy do 12 w nocy następnego dnia. Rozumiesz? Nauczymy cię 20 kroków, proszę ciebie, życia alkoholika w niepiciu i dasz radę, chłopie. Będziesz jarał dwie ramki szlugów, bo strasznie dużo oni palą, rozumiesz? Będziemy spotykać się na naszych meetingach dwa razy w tygodniu i dasz radę. To nie to. To nie meeting. To jest umieszczenie w innym środowisku. To środowisko zmieniło cię. Zrozum. Po odrodzeniu duchowym zniknąłeś z przeszłości. Przeszłość jest odcięta. Ona została tylko w twojej wyobraźni. Nie masz nic wspólnego z tamtym człowiekiem, bo tamtego nie ma. Tak jakby go nigdy nie było. Został zresetowany. Cała historia po nim została zresetowana. Cała. Cała. Tak jakby w planach nie był. Tak jak nigdy by matka z ojcem się nie spotkali. Nigdy. Nowy człowiek. Nowe stworzenie. Jestem nowy. Matka mówi, jesteś moja, mój. Nie. Nie znam cię. Nie wiem, o co ci chodzi. Ja cię urodziłam. Daj spokój. Zapomnij. Zapomnij. Ten chodził, Norbert kiedyś ze 3 lata, jak na urodziny, to obchodził w dniu, czy więcej niż przez 3 lata, w dniu, kiedy się narodził z Bożego Ducha. Przychodzi, ile masz lat? 6. Ktoś bardziej pukał się w głowę, nie? Ale to miało jakiś wymiar. Przynajmniej na przykład jest powód, żeby głosić komuś Ewangelię. Jak ktoś zapyta, które masz urodziny teraz? 3. Które? A ja ci zaraz powiem, co za historia. Że ja mam 3 urodziny. Dobry punkt, żeby ewangelizować.
Dobrze się tego nauczyć. Chodzi o to, że świadomość tego, że wcześniej ciebie nie było już. Nie ma cię, wsiąkłeś. Jesteś od momentu twojego odrodzenia duchowego. Jesteś nowym człowiekiem. W ogóle nie rozumiesz mnie. Ani dobrych, ani złych twoich cech nie ma. Nic nie ma. Jesteś cenny, bo powstałeś w ogóle w wyniku, tak, ingerencji Bożej. Ja na przykład znam swoją cenę. Ja na przykład rozumiem swoją wartość. Im bardziej znasz swoją wartość, tym mniej grzech w ogóle może cię dotknąć. Bo grzech, on przychodzi z jakąś propozycją. Mówi, weź coś. I ci przynosi, rozumiesz, coś ci przynosi. Ja, słuchajcie, ja jak byłem złodziejem i do mnie przychodzili na przykład moi koledzy, bo jak moi koledzy, którzy siedzieli w więzieniu, oni powychodzili pewni i oni nie wiedzieli, kim, co ja robię. Ja już byłem innego rodzaju przestępcą. Zarabiałem dużo pieniędzy. I oni spotykali się ze mną, wychodzili, jak się to się spotykali. I oni mi proponowali różne rzeczy. I mówili, Artur, tutaj można zarobić, mówi tam, wiesz, 10 tysięcy, nie? A mówię, no ale 10 tysięcy. No, ale to nie jest dół, to nie ten, to szybko się zjemy. No, weź. Bez przesady, nie? No 10 tysięcy. Już nie, jak masz coś, rozumiesz? Coś masz dużego, to nigdy nie chcesz czegoś mniejszego. No, no tak? Jak masz coś, jak, zobacz, jak coś pięknego się wydarza w twoim życiu, to w ogóle i ty masz te coś pięknego, to ty nigdy nie chcesz mieć coś mniejszego. Tak? Nigdy. Grzech składa propozycje o jakichś wartościach. Ale kiedy ja wiem, że ja jestem skarbem, kiedy ja wiem, że ja jestem nowym stworzeniem, kiedy ja wiem, jaką ja mam wartość, przyjaciele, ja nie biorę drobnych. Mnie interesują drobne sprawy. Co to w ogóle jest? Chwilowa rozkosz? Chwilowy w ogóle coś tam? Co to w ogóle, o co tu chodzi? Co to w ogóle jest? Na chwilkę. Grzech przychodzi i mówi, mam coś dla ciebie na chwilkę. Takiego fajnego, przypomnij sobie, kiedyś nam było fajnie, ale kiedyś to ja byłem biedny. Kiedyś to ja brałem byle gówno. A teraz to ja jestem bogaty. Nie interesują mnie takie rzeczy. Z czym przychodzisz, grzechu, do mnie? Z czym przychodzisz, diable? Z czym? Z czym ty przychodzisz? Nic nie masz. Uświadomienie tego sobie czyni cię mocnym człowiekiem. Wolnym od życia i służby diabłu. Wolnym od życia dla diabła i służby diabłu. I przyjaciele, zrozumienie tych rzeczy to jest duchowa podstawówka. Naprawdę. Ja o tym mówię dzisiaj, bo to jest bardzo potrzebne nam do tego, żebyśmy prawidłowo wierzyli. Żeby prawidłowo wierzyć, musisz wiedzieć, kim ty jesteś. Inaczej to jest klapa. My będziemy na następnych warsztatach ciągnąć to dalej za miesiąc. Skończymy to sobie. Natomiast ja do czego was zachęcam, to do rozważania tematu związanego z tożsamością. Proszę was, nie traktujcie tego w ten sposób, że wiecie coś. Tylko zróbcie prostą rzecz. Zobaczcie, jak wasza wiedza realnie wpływa na wasze funkcjonowanie. Zobaczcie, bo możecie dostrzec różnicę i możecie zobaczyć, że wiele rzeczy jest w teorii tylko. Wiem, kim ja jestem, bo ja usłyszałem na kazaniu albo przeczytałem jakieś wersety biblijne, ale nadal tak naprawdę żyję moimi emocjami. Żyję moimi tokami myślowymi, pozwalam sobie na to. Uważam, że nie ma żadnego problemu. Że mogę sobie myśleć, co chcę. Że nie muszę uważać się za takiego czy innego człowieka. Może będą takie osoby wśród was, które będziecie musiały wyjść na wojnę, tak? Z chorym systemem emocjonalnym w waszym życiu, który bez przerwy wali informacje o tym, że jesteście starzy.
Chociaż wy już wiecie, że nie jesteście starzy, że nie jesteście starym człowiekiem. Ale wasze emocje cały czas wam walą te informacje. Cały czas. One nie nazywają tego starym człowiekiem, ale używają funkcji starego człowieka. Lęków, zmartwień. Rozumiesz? Przypominają szeregi poranień. Wielu z was może zepchnęło te rzeczy. Zepchnęło je sobie gdzieś. O, jestem nowym człowiekiem. Super. Jak wygląda codzienność twojej duszy, człowieku? Jak codzienność duszy wygląda? Czy codzienność twojej duszy to jest w ogóle ciągła przepychanka? Albo ciągłe udawanie czegoś? Albo spychanie czegoś i udawanie, że tego nie ma? Chrześcijanie są mistrzami świata w tym, w udawaniu, że czegoś nie ma. A tu chodzi w ogóle, żeby tego nie było, a nie, że udajemy, że nie ma. Udaję teraz, że jestem dzielny, że nie martwię się. Człowieku, przecież kryzysik zaraz ci pokaże, czy ty w jakim ty jesteś stanie. Kryzysik przeleci przez twoje życie, proszę ciebie, i zaraz się okaże. Ten cię obrazi, tamten cię poniży, ten cię kopnie. I wystarczy, że spojrzysz w swoją duszę i zobaczysz, co z tobą jest. I okazuje się, że nie dało rady. Jesteś nowym człowiekiem. Jesteś Bogiem. Jesteś Chrystusem. Zacznij to nazywać po imieniu. Wstań se rano i powiedz, jestem Bogiem, bo ty jesteś Bogiem. Rozumiesz? Masz geny Boga. Geny Boga. Bóg cię zrodził. Spłodził i zrodził. Bóg. Rozumiesz? Nie masz nic z natury ludzkiej. Nic nie masz z natury ludzkiej. Nic! Te ciało fizyczne masz. I to też jeszcze na chwilę tylko. Rozumiesz? Zaraz się garderoba wymienia. Jeszcze chwila. Jan już mówił o tej promocji, proszę ciebie, 2000 lat temu. Mówię, jeszcze chwila i zmiana garderoby. Także to nie jest ważne. W ten sposób chcę, żebyście myśleli. Wstańmy, proszę. Ojcze, dziękujemy ci za warsztaty. Dziękujemy ci za twoje słowa. Dziękujemy, że twoje imię Jezus to jest miejsce, w którym przebywamy na wieczność. Dziękujemy ci, Święty Duchu, że ty wskazujesz nam, w jaki sposób mamy funkcjonować w naszej wierze. Dziękujemy ci, Panie Boże, i chcemy, żebyś wiedział, że te słowa, które dzisiaj były uwalniane, one tworzą w nas nową przestrzeń. My przyjmujemy twoje objawienia. My w tej chwili ugruntowujemy, Ojcze, to, w co wierzyliśmy do tej pory. My przyjmujemy rzeczy świeże i my ustanawiamy w imieniu Jezusa, że budujemy przestrzeń dla naszej wiary. Amen.